Jeżeli chcesz pracować jako wirtualna asystentka, świat wirtualnej asystentki jest dla Ciebie ciekawy, praca zdalna, to koniecznie zobacz ten filmik. Ja nazywam się Katarzyna Judże i prowadzę projekt Praca Home Office.pl. Koniecznie zapraszam Cię do obejrzenia tego wideo. Pojęcie wirtualna asystentka. Takie nowe, modne pojęcie, które chodzi po internecie. Wirtualna asystentka to tak naprawdę osoba, która pracuje zdalnie i odciąża inne firmy z zadań, z obowiązków. Co na przykład możesz robić? Możesz na przykład pisać, planować, przygotowywać posty na Facebook. Możesz również dodatkowo projektować grafiki, powiedzmy w programie Canva lub też w innym. Możesz oczywiście pisać również, jeżeli jesteś dobra w pisaniu, możesz pisać teksty na blog i je jeszcze tam umieszczać. Czyli odciążasz już firmę w takich zadaniach. Co jeszcze możesz robić? Możesz obsługiwać skrzynkę mailową klienta, klientów. Możesz odbierać telefony przychodzące, możesz wykonywać telefony wychodzące, telefony na zimno, telefony na ciepło. Co jeszcze może robić wirtualna asystentka? Może projekty projektować, proste, czy to właśnie grafiki do Facebooka, czy to miniaturki na YouTube. Możesz wgrywać filmiki na YouTube przygotowane przez klienta. Możesz poprawiać transkrypcję, jest wiele programów do transkrypcji, ale wymaga to jednak czujności człowieka, więc możesz być takim transkrybentem i możesz to edytować. Wirtualna asystentka może pracować na różne podzlecenia, czyli możesz pracować normalnie na umowie o pracy i dodatkowo poza tymi godzinami pracy lub weekendy możesz sobie dorabiać w ten sposób. Albo to może być jedyne Twoje źródło utrzymania, pracując na godziny, albo od zadania, od konkretnego zadania, od konkretnego zlecenia. Możesz mieć swoją działalność gospodarczą, możesz wystawiać faktury, możesz współpracować z różnymi portalami, z którymi podpisujesz umowy o dzieło i to oni wystawiają faktury i jest obopólne zabezpieczenie, więc polecam Ci zobaczyć takie portale, bo jest ich dosyć dużo. Możesz współpracować również na umowy zlecenie albo na umowy o dzieło. To tak naprawdę wszystko zależy od Ciebie. Ja polecam Tobie formę B2B, czyli bądź na swojej działalności, wystawiaj faktury i bądź sama sobie szefem, jeżeli chodzi o tą formę. Co jeszcze może robić wirtualna asystentka? Tak naprawdę możesz wybrać sobie specjalizację taką, jaką lubisz, taką, jaka jest modna i taką, która da Ci najwięcej zarobić. Możesz również tworzyć strony internetowe, możesz stworzyć lead magnety, możesz tworzyć landing page. No dobra, ale pojęcie lead magnet, co to jest? Landing page, co to jest? Już Ci tłumaczę. Lead magnet to jest coś, co przyciągnie Twojego klienta lub klienta Twojego klienta. Czyli jeżeli stworzysz jakiegoś e-booka, to będzie lead magnet, który będzie prowadził w efekcie do czego? Do zapisania się na listę mailingową. Możesz stworzyć lead magneta w postaci jakiejś grafiki, infografiki, tak? Czyli dodając jakąś wartość. Możesz również obsługiwać listę mailingową Twojego klienta. Czyli Twój klient ma klientów, ale on nie ma na to czasu, żeby zajmować się tymi wszystkimi różnymi rzeczami, dlatego szuka podwykonawców i Ty możesz być tym podwykonawcą. Kiedyś robiło się to w ten sposób, że zatrudniało się do pewnych działów kilka osób. Teraz świat się zmienia. Firmy już nie tak chętnie zatrudniają na umowę o pracę, ale szukają freelancerów, szukają wirtualne asystentki, ponieważ pracodawcy nie chcą być związani umową o pracę, ale łatwiej jest im podejmować współpracę z osobami, które chcą takiej formy zatrudnienia, współpracy, można powiedzieć, na B2B, czyli jeden do jednego, tak? Czyli jeżeli ja chciałabym kogoś takiego zatrudnić i poszukać,
to podpisuję umowę z jedną osobą, na przykład na jakąś daną ilość godzin lub na jakieś konkretne zadanie. I jeżeli to jest wykonane, to po prostu rozliczam się na podstawie faktury i tyle. Nie interesują mnie urlopy, nie interesują mnie wszystkie dodatki pracownicze, więc szukam tego freelancera. Powiedzmy, że jako pracodawca chciałabym zlecić komuś pisanie postów na Facebooka, ale jednocześnie dać mu dostęp do tego, czyli żeby mi to wszystko obsługiwał. Więc no, tych postów nie jest za dużo, nie jest tego aż na tyle, żebym kogoś tak naprawdę zatrudniała na umowę o pracę. No ale jest rozwiązanie. Możesz być wirtualną asystentką, która się będzie w tym specjalizować i złożyć mi taką propozycję, a jest mnóstwo firm na rynku, które właśnie szukają takich freelancerów, takich wirtualnych asystentek, które się tym zajmują. I tak jak wymieniłam Ci wcześniej, jest jeszcze duży zakres całych tych usług, co może robić wirtualna asystentka. Ale więcej o tym opowiem Ci w moim kursie, jak zostać wirtualną asystentką. Zobacz opis poniżej oraz wszystkie linki, które tutaj zamieściłam. Zapisz się dodatkowo, pobierz dodatkowy lead magnet mój, który dla Ciebie przygotowałam, czyli wersję demo tego kursu. I rozwijaj się jako wirtualna asystentka razem z naszym zespołem Praca Home Office. Mam nadzieję, że wideo było dla Ciebie wartościowe. Obserwuj nasz kanał, subskrybuj i bądź zawsze na bieżąco. Pozdrawiam Cię ciepło.